Umowy z wykonawcami inwestycji określonej jako Olimpijski Augustów zostały podpisane i lada chwila wyłonione w przetargach firmy obejmą we władanie place budów. Za 34 miliony złotych powstanie nowoczesna i powszechnie dostępna baza sportowa, której, jak mówi burmistrz Mirosław Karolczuk, trudno będzie się oprzeć. Gruntowna modernizacja, rzekłbym nawet przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 3. Modernizacja istniejącego stadionu, a właściwie wybudowanie stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy naszym obiekcie sportowym na ulicy Tytoniowej. Tutaj kwota tego stadionu to 18 milionów złotych. Sala przeze mnie wcześniej wspomniana 12 milionów złotych i dwie mniejsze inwestycje, które mają szansę być zakończone jeszcze w tym roku. Tutaj mówię o pump tracku za około 500 000 i największym w Augustowie placu zabaw, który powstanie w miejsce istniejącego na ulicy Rybackiej, tu jest około 3 milionów złotych. Te dwie mniejsze inwestycje, wszystko wskazuje na to, że zostaną ukończone jeszcze w tym roku. Ta sala gimnastyczna i stadion z racji zakresu inwestycji zostaną ukończone w przyszłym roku. Władzom miasta zależy, by na wszelkie możliwe sposoby wspierać rozwój młodych mieszkańców i to głównie oni w zamyśle samorządu są adresatami tego ogromnego przedsięwzięcia. Są to obiekty, które myślę, że szczególnie zadowolą jakby najmłodszych. To, co wspomniał tutaj przy wystąpieniu przyszły radny Adam Wysocki, naprawdę należy zadbać o ten sport u najmłodszych. Ja często rozmawiam z trenerami sportowymi w Augustowie i oni zaczynają narzekać, że no bardzo często mają problem z narybkiem, z tymi, których trzeba wciągnąć do sportu, z których w przyszłości wyrosną na przykład olimpijczycy. Trzeba zacząć pracować u podstaw. Atrakcyjne obiekty przyciągają lepiej tych młodych ludzi do uprawiania sportu. Burmistrz jest głęboko przekonany, że wśród najmłodszego pokolenia augustowian znajdą się godni następcy olimpijczyków. Pokłady tej wiary tkwią również w Adamie Wysockim, który urodził się, dorósł i wyszlifował w Augustowie swój talent, osiągając niebywałe sukcesy. Dziesiątki razy stawał na podium Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. To czterokrotny olimpijczyk, który podczas igrzysk udowadniał, że należy do światowej czołówki kajakarzy. Niegdyś mawiał: jestem z Augustowa, tu spędziłem wszystkie lata. Dokoła woda, woda i jeszcze raz woda. Wręcz musiałem wsiąść na łódkę. A teraz cieszy się wraz z samorządowcami. To jest taka szczególna chwila dla mnie, bo wszystkie wydarzenia związane ze sportem są dla mnie jako sportowca przez całe życie związanego z Augustowem, z augustowskim klubem sportowym Sparta, są niezwykle bliskie i ważne. Te wszystkie obiekty sportowe, które powstają, które właśnie wypełniają te luki, które były tutaj jeszcze w Augustowie, myślę, że są tylko takim początkiem działania ku temu, żeby w końcu zatrzymać tą taką niekorzystną tendencję wśród społeczeństwa naszego, zwłaszcza tego najmłodszego, gdzie zdrowie, sprawność ruchowa naprawdę idzie w niedobrym kierunku. I myślę, że te obiekty, które powstaną, będą tylko takim początkiem kolejnego działania, żeby naprawdę przyłożyć się i tą niekorzystną tendencję powstrzymać. W podobnym tonie, dodając kilka słów o wyjątkowej wartości masowego sportu rodzącego prawdziwe perły, wypowiadał się Bogusław Sowul, wieloletni augustowski działacz sportowy, ceniony nauczyciel WF-u, małżonek nieodżałowanej Jolanty Sowul, wspaniałej trenerki, która wychowała wiele pokoleń lekkoatletów. To właśnie jej imię będzie nosił nowy stadion. W planie, którego realizację zapoczątkowało podpisanie umów, zabrakło wyczekiwanego bloku sportowego przy szkole podstawowej numer 2. Jak wyjaśnił Mirosław Karolczuk, wyłoniony w przetargu wykonawca, zmienił zadeklarowaną wartość robót i napotykając na brak akceptacji samorządu, zrezygnował ze zlecenia. Jednak to nie oznacza, że z inwestycji zrezygnowano. Zrobią wszystko, by pozyskać kolejne środki i wybudować salę sportową przy tej szkole, dodał burmistrz. Augustów jest miastem ambitnym. Ma ambitny radny, ma ambitnego burmistrza, realizuje ambitne cele.
po wielomiesięcznej przerwie ponownie ruszyła budowa Augustowskiego Domu Seniora. Inwestycja miała być ukończona w 2022 roku, ale nie ma co ukrywać. Donosy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pokrzyżowały plany nie tylko samorządu, ale przede wszystkim seniorów. Przecież mieliśmy mieć wigilię w ubiegłym roku tutaj w tym centrum, no ale nie mamy wpływu na to, że są ludzie tacy złośliwi, że są ludzie niesprzyjający seniorom, a przecież każdy kiedyś będzie seniorem. Trzeba z tym się liczyć, że trzeba robić tak, żeby było tym wszystkim seniorom lepiej, żeby oni stali się otwarci na świat, na zachowania, na po prostu na innych ludzi, a to jest bardzo ważne. Bardzo nam przykro, że takie sytuacje zdarzyły się. Dzisiaj lokalny klub seniora liczy około 60 osób i o tym, jak bardzo potrzebuje własnego lokum, świadczy frekwencja na tym spotkaniu. Choć progi Domu Kultury są niezwykle gościnne, to własny obiekt otworzy przed seniorami zupełnie nowe możliwości. A te są bardzo potrzebne, bo pokolenie wyzwolone od trudów zawodowej pracy i wychowania dzieci wręcz rozpiera energia. Tutaj będziemy tworzyć, działać, będziemy tańczyć, śpiewać i uśmiechać się. Na pewno będzie to miła i ciepła atmosfera. Tutaj dostaną starsze osoby, dostaną wsparcie informacyjne, społeczne, edukacyjne i emocjonalne. Cieszymy się bardzo, że powstaje taki obiekt dla seniorów. Cieszymy się, że ludzie będą mieli miejsce spotkań, miejsce towarzyskie, ale nie tylko, bo na pewno będą jakieś spotkania tematyczne, będą związane jakieś prelekcje, będziemy integrować się ze wszystkimi seniorami, stowarzyszeniami, będziemy prowadzić jakieś zajęcia integracyjne, żeby jakoś zespół seniorów, żeby został zintegrowany, żeby mógł się bawić, wspierać i właściwie zarządzać swoim czasem, żeby nie nudził się, żeby nie popadał w depresję, żeby jak najwięcej spędzał czas z innymi ludźmi. Coraz bardziej doceniane jest doświadczenie dojrzałego pokolenia, które chętnie się nim dzieli, ale najchętniej żyje po prostu po swojemu, korzystając z wolnego czasu i zasłużonego odpoczynku. Ja jestem taką seniorką, taką babcią, że ze mną się muszą liczyć. Ja nie jestem od wnuków, ja jestem od tego, żeby żyć swoim życiem. Jestem jak trzeba, oczywiście, trzeba było, to pilnowałam, ale nie jestem taka, żeby zajmować się tylko wnuczkami. Każdy musi mieć swoje życie, każdy musi mieć swoje podejście. Nie wolno poddać się temu, żeby babcia gotowała, prała, paliła w piecu, sprzątała i siedziała w domu. Teraz wszystko, co seniorom potrzebne do wymarzonych rodzajów aktywności, już się materializuje. A oni po prostu się z tego cieszą. Ja też się cieszę, pani redaktor. Proszę mi wierzyć, niepotrzebna półroczna przerwa spowodowana działaniem złych ludzi, powiem tak bardzo ogólnie. Ja słowa dotrzymuję. Wykonawca wrócił na plac budowy. Co więcej, może to zainteresować naszych widzów. Realizujemy ten sam projekt, który był pierwotnie. Jest to ten sam projekt, który był wcześniej. Prace były wstrzymane decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru. Złożyliśmy wszelkie niezbędne wyjaśnienia, uzupełniliśmy dokumentację, wyjaśniliśmy wątpliwości i dzisiaj wykonawca mógł wrócić na plac budowy. Od około 3 tygodni jest ponownie inwestycja realizowana. Finał, z tego co pamiętam, około maja. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że nasi augustowscy seniorzy będą mogli mieć swój drugi dom, tam gdzie będą mogli spędzać aktywnie, atrakcyjnie wolny czas. Niestety w tym morzu radości również jest łyżka dziegciu. Dom seniora z uwagi na długotrwałe przesunięcie w harmonogramie prac i galopującą inflację będzie więcej kosztował. Należy pytać, czy to działanie było w ogóle potrzebne. Ja jeszcze jedno rzecz chcę powiedzieć, to nie tylko 6 miesięcy zmarnowanego czasu, to środki finansowe. Jeżeli na przykład przy inwestycji zajmuje się pas drogowy, to za zajęcie pasa drogowego w tym czasie trzeba zapłacić. Ta opłata za zajęcie pasa drogowego mogła przez 6 miesięcy nie być ponoszona.